W małej komnacie, wyłożonej gładkimi płytami z granitu, panował gęsty półmrok, rozświetlony jedynie dzięki niezidentyfikowanemu źródłu matowego światła. Karlaf wstał z podłogi i rozejrzał się, mrużąc oczy. W komnacie nie było dosłownie nic, więc Nordmarczyk ruszył wąskim korytarzem. Panował w nim gęsty mrok. Po dłuższej chwili dotarł do wyjścia, a ciemność ponownie ustąpiła miejsca półmrokowi. Teraz miał przed sobą dwie drogi. Kolejny korytarz po prawej, prowadzący łagodnie do góry, lub kręte schody na dół. Barbarzyńca wybrał schody, jakby posłuchał jakiejś obcej woli. Schodził ostrożnie, bacznie wyczekując ataku, który mógł nadejść w każdej chwili. Nie wiedział, gdzie jest. Nigdy nie przebywał w podobnym miejscu. Było dla niego przygnębiające i zimne, ale co najgorsze, nieznane. Po zejściu ze schodów znajdował się w kolejnym korytarzu. Ten był większy od poprzedniego i również prowadził naprzód. Po kilkunastu krokach Karlaf stanął u jego końca, gdzie znajdowało się troje kamiennych drzwi. Były duże i masywne. Miejscami widniały ledwo widoczne w mroku inskrypcje, których Karlaf odczytać ani rozpoznać nie potrafił. Jedne wrota były na samym końcu korytarza, a dwa pozostałe przy bocznych ścianach, naprzeciw siebie. Młodzieniec nie mógł otworzyć żadnych z bocznych, lecz te u jego końca były uchylone. Przeszedł przez nie czujnie, jak tylko mógł, lecz po rozejrzeniu się w nowym pomieszczeniu znów nie dostrzegł ani nie wyczuł żywej duszy. Znalazł się w czworobocznej komnacie, większej od tej, w której się obudził. Na ścianie przed nim widniał niewyraźny, namalowany białą farbą wizerunek jakiejś ludzkiej postaci, albo postaci, która przypominała człowieka. Na środku pomieszczenia znajdował się granitowy ołtarz, o powierzchni czarnej i nieprzeniknionej, jak tafla niezmąconego jeziora w bezgwiezdną noc. Miał kształt prostopadłościanu i przy każdym z jego końców wznosiła się ponad dwumetrowa smukła kolumna, na której stała granitowa figurka. Figurki przedstawiały dziwne, paskudne istoty. Ni to ludzi, ni to gady. Wyrzeźbione były w pozycji siedzącej i skulonej, a ich odrażające twarze wykrzywiały szydercze uśmiechy, pełne nienawiści. Za ołtarzem stał dużych rozmiarów kanciasty tron, wznoszący się na czarnym, szerokim postumencie. Tron miał taki sam kolor, ale jego boczne ściany były białe. Komnata była oświetlona przez dziwne kryształy, przytwierdzone do każdego kąta jej sufitu. Dwa kryształy wydzielały zielone światło, dwa kolejne niebieskie. Razem tworzyły upiorną poświatę, a komnata była jeszcze bardziej tajemnicza niż w zwykłym półmroku. Na tronie ktoś siedział. Jego postać ukryta była pod długą brązową szatą z wielkim kapturem zarzuconym na głowę. Karlaf przyjrzał mu się uważnie. Nagle po jego ciele przeszedł dreszcz. Jedyną widoczną częścią jego ciała były palce u rąk. Ale nie były to palce należące do człowieka. Były długie i zielone, zakończone zakrzywionymi szponami. Na ten widok Karlaf sięgnął po miecz. Cokolwiek siedziało na tronie, nie było ludzką istotą i prawie na pewno nie miało przyjaznych zamiarów. Wyciągnął broń, lecz czekał, jakby na ruch tajemniczej istoty. Ta siedziała niewzruszona, jednak po chwili wstała i uniosła ręce. Opadające szerokie rękawy obnażyły wielkich rozmiarów zielone łapska, a spod kaptura błysnęły zielonym ogniem wąskie ślepia. Z gardła obcej postaci wydobył się demoniczny, przerażający bulgot, jakby coś mówiło w sobie znanym języku. Za pleców Karlafa zaczął dobiegać tupot przynajmniej pół tuzina stóp. Instynktownie rzucił się naprzód z uniesionym ostrzem, lecz gdy już miał uderzyć, nagle wszystko ucichło, a jego otoczyło przenikliwe, białe światło. Ocknął się gwałtownie i poderwał do skoku. Jednak mimo swojej niespotykanej krzepy nie zerwał pętających go grubych sznurów. Oszołomiony omiódł wzrokiem miejsce, w którym się znajdował. Siedział oparty o skałę w niewielkiej, pustej grocie. Nie wiedział, co znajduje się za wyjściem z niej, gdyż tunel jaskini skręcał w lewo. Siłował się z linami, jednak nic to nie dawało, ponieważ był bardzo mocno związany. Nie miał pod ręką też niczego, czym mógłby je przeciąć. Postanowił czekać na dalszy rozwój wypadków.
Myślał o swoim śnie, który był nad wyraz rzeczywisty. Jako barbarzyńca czuł większy lęk wobec magii niż cywilizowani ludzie, którzy byli z nią obyci. Jego lud mierzył się z czarami orkowych szamanów, które dawały stworom wielkie wsparcie. Jednak to, czego doświadczył w swym sennym koszmarze, wydawało mu się jeszcze bardziej mroczne i groźne. Do jaskini wszedł wysoki, chudy człowiek, ubrany w brudną, żółtą szatę i szeroki brązowy pas na biodrach. Na dolnej części szaty widniały dziwne znaki koloru zielonego. Podobne, ale mniejsze, czarne symbole, zapewne jakieś runy, ozdabiały szeroki kołnierz odzienia nieznajomego. Wyglądał na nieco starszego. Wskazywało na to ostre rysy twarzy i długi, spiczasty nos. Głowę miał ogoloną, a zdobiły ją symetryczne tatuaże. Stanął nad Nordmarczykiem i spojrzał na niego. Na jego twarzy pojawił się złośliwy uśmiech. Wreszcie cię dorwaliśmy, dzikusie, rzekł. Myślałeś, że daliśmy sobie spokój? Że może nas przestraszyłeś? Karlaf spojrzał na niego spod łba. Co prawda, nie po to tu przybyliśmy, kontynuował obcy. Ale Iberion będzie podwójnie uradowany. Całe bractwo będzie świętować i śmiać się, gdy przywleczemy cię do obozu i puścimy nago na bagno. Zobaczymy, czy taki wielki wojownik poradzi sobie z wężem błotnym uzbrojony tylko w gołe pięści i zęby. Karlaf nie odpowiedział. Siedział rozgniewany, lecz bezradny. Nie dał się sprowokować dręczycielowi. Od razu rozpoznał, kim on był. Był to Bal Gorus, jeden z guru sekty na bagnie. Cała ta społeczność nie cierpiała Nordmarczyka. Uprzykrzał jej życie napadami na jej członków handlujących bagiennym zielem i pozostawał nieuchwytny. Mimo, że zaprzestał tego i nikt nie widział go w okolicach bagien od pół roku, chęć ukarania go nie zmalała. Cóż, wy barbarzyńcy nie jesteście zbyt skorzy do rozmowy. A może do tego stopnia jesteś prymitywny, że nawet nie wiesz, co do ciebie mówię? Zadrwił Gorus. Pognijesz sobie tutaj jeszcze przez noc, a o świcie wyruszysz z nami do obozu, by zapłacić za zbrodnie przeciw śniącemu. Zostawię na straży jednego z moich uczniów, tego, którego chciałeś zabić. Kadar! Zawołał Gorus. Przypilnuj bandyty. Z zachodem zmienicie na warcie Kordarom. Bal odwrócił się i wyszedł. Po chwili w jaskini znalazł się ten sam chłopak, do którego Karlaf mierzył z łuku w lesie. Stanął kilka kroków od wojownika. Mimo, że uwięziony, wciąż wzbudzał lęk w sercu nowicjusza. Ten popatrzył na niego przez dłuższą chwilę. Jednak napotkawszy głębokie spojrzenie Nordmarczyka, odwrócił wzrok i stanął na straży, mową ciała zdradzając duże zdenerwowanie. Po godzinie lekka senność zaczęła ogarniać wartownika. Mrużył oczy, gdy zza wyjścia z jaskini zaczął dobiegać hałas. Charczący zwierzęcy wrzask niósł się echem po grocie, a po chwili zawtórował mu straszliwy krzyk człowieka, jakby obdzieranego ze skóry. Zaskoczony Kadar wyjrzał z jaskini, a jego twarz przybrała kolor popiołu. Na zewnątrz ujrzał straszną scenę. Cztery krępe, brązowe bestie, przypominające wilka, ale znacznie przerastające je wzrostem, atakowały dwóch nowicjuszy i strażnika świątynnego. Obrońcy walczyli desperacko, próbując wycofać się do jaskini, ale paskudne bestie nie ustępowały. Jednym potężnym ciosem strażnik powalił stwora, rozpatrując jego wstrętny łeb. W tej samej chwili skoczył na niego inny warg, bo tak nazywano te stworzenia, i wbił kły w twarz wojownika. Na ten widok dwóch nowicjuszy spanikowało do reszty. Rzucili się w stronę groty. Jednemu warg zaszedł drogę i skoczył mu do gardła. Drugi pokonał nieco większy dystans, ale przewrócił się tuż przed wejściem. Gdy próbował się podnieść, coś szarpnęło jego nogę i pociągnęło do tyłu. Wyjący z bólu nowicjusz nie mógł przezwyciężyć siły bestii, wbijając rozpaczliwie palce w ziemię i szukając jakiegokolwiek punktu zaczepienia, gdy ona odciągała go od jaskini. Spazmatyczne dreszcze wstrząsnęły Kadarem, który patrzył na tę rzeź jak na jakiś nierealny koszmar. Uwolnij mnie! Krzyknął Karlaf, który już od pierwszej chwili pojął, co się dzieje. Zrób to, jeśli chcesz przeżyć! Oniemiały nowicjusz spojrzał na niego jak gdyby wzrokiem ślepca. Wargi zajęte były rozszarpywaniem ciał zabitych, lecz po dłuższej chwili dwa z nich skierowały się w stronę jaskini. Nie widziały Kadara, ponieważ w grocie panował półmrok,
a on już nie stał przy wejściu. Szybko, inaczej nie masz szans na przeżycie! Krzyknął jeszcze raz Karla. Katar podszedł do wojownika i drżącą dłonią zaczął rozcinać więzy. Przeciął ostatni, gdy do jaskini wpadł jeden stwór, a za nim kolejny. Nowicjusz przywarł do ściany na końcu groty, a włochata bestia skoczyła na Nordmarczyka. Ten zerwał się na równe nogi w ułamku sekundy i zatrzymał potężne szczęki tuż przy gardle, używając do tego samych dłoni. Zachwiał się pod wpływem natarcia warga, jednak nie stracił równowagi. Jego żelazne palce obu dłoni trzymały rozwarty pysk warka, nie pozwalając mu się zamknąć. Następnie Karlaf rozwarł szczęki jeszcze bardziej, aż dało się słyszeć nieprzyjemny chrzęst. Zwierz zadygotał konwulsyjnie i żałosnie jęknął. Barbarzyńca bez namysłu uniósł ścierwo i cisnął nim w drugiego drapieżnika. W mgnieniu oka skoczył naprzód, podniósł z ziemi duży kamień i rzucił się na warga, nim ten otrząsnął się po oberwaniu cielskiem swego pobratyńca. Karlaf przewrócił go kopniakiem, przycisnął kolanem i z całej siły cisnął kamieniem w łeb stwora, z którego potem ciosie została krwawa miazga. Krew i mózg zbryzgały ziemię w promieniu metra od zmiażdżonej głowy. Na zewnątrz wciąż żerował jeszcze jeden stwór. Karlaf wziął od wciąż zdjętego strachem Kadara jego nabijaną kolcami pałkę i wybiegł z jaskini. Ruszył w stronę ostatniego warga. Drapieżnik miał już skoczyć, ale Nordmarczyk podbiegł do niego z szybkością porywistego wiatru i kopnął w pierś tak, że ten uniósł się na dwóch tylnych łapach, by po chwili przyjąć ostateczny cios w grzbiet, który pękł jak sucha gałąź. Jest już bezpiecznie, powiedział Karlaf. Możesz wyjść. Kadar wyszedł cały spięty i wystraszony. Znajdywali się w małej, okrągłej kotlince, otoczonej dwumetrową półką skalną. Wyjście z niej stanowił wąski wąwóz, skręcający łukiem w lewo. Na środku kotlinki paliło się ognisko, przy którym leżały trzy drewniane belki i dwa pniaki. Wokół nich leżały zwłoki zabitych, a na ich widok Kadar znów pobladł i wytrzeszczył oczy. Strażnik świątynny zamiast twarzy miał krwawą maskę. Skóra była zupełnie zdarta. Ciała dwóch nowicjuszy niemal rozerwane na strzępy, z wyputymi flakami, przegryzionymi gardłami i śladami kłów oraz pazurów, leżały w powykrzywianych pozycjach. Kadar zwymiotował. Gdy pozbył się zawartości żołądka, usiadł na ziemi i zaczął płakać. Znałem ich prawie od samego początku, szlochał jak małe dziecko. Jak mogło do tego dojść? Co teraz ze mną będzie? Po pierwsze, przestań jęczeć, warknął Karlaf. Ciesz się, że w ogóle przeżyłeś. Mam się cieszyć? Moi koledzy zginęli. Słyszałem ich krzyki i nie byłem w stanie im pomóc. Żeby przeżyć, musiałem uwolnić ciebie. Teraz chcesz mnie zabić? A dlaczego miałbym to zrobić? Gdybym tak chciał, to już byłbyś martwy. Z chwilą, gdy wyskoczyłem zza drzewa. Nowicjusz już przestał płakać. Otarł dłonią łzy. Ale gdy Balgorus wróci i zobaczy, co się stało, będzie po mnie, powiedział przygnębiony. Jak mu wytłumaczę, że zniknąłeś? On od razu domyśli się, że uratowałem swoją skórę, uwalniając ciebie, i to mnie zjedzą błotne węże. To mówiąc, skulił się jeszcze bardziej i schował twarz w dłoniach. To nie mój problem, odparł Karlaf. Musisz coś wymyślić. Na mnie już czas. Niezbyt spodobała mi się gościna u was. Gdzie moja broń? Tam leży, pod ścianą. Kadar wskazał dłonią. Nordmarczyk wziął swój miecz i resztę wyposażenia. Masz coś do jedzenia? Tak, głównie chleb, wodę i mięso. Kadar wstał i podał Karlafowi leżący obok pniaka worek. Barbarzyńca usiadł przy ognisku i zaczął jeść. Zresztą już była pora na kolację.